Cześć, tu Gurtanki, wracamy do Punkillera Relo Overdose. Dziś zmierzymy się z Mogilnikiem, czyli po prostu dawnym Graveyardem z Recurring Evil. Mamy na tym poziomie zabić 40 przeciwników w trybie demona. Po raz kolejny misja okazała się pozytywnym zaskoczeniem, absolutnie nie ma z nią problemu. To już jest chyba pozytywna norma tej modyfikacji, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dobra, wywalimy sobie piekielną zbroję, która okazała się, warto podkreślić, przydatna bardzo. I weźmiemy łapacza dusz, który jest po prostu uniwersalną, dobrą kartą, ale w przypadku tej misji przyda nam się ona szczególnie. Dobra, zaczynajmy. No i dobra, jesteśmy na naszym mogilniku, który chyba ostatnio ogrywaliśmy... Kurwa, w paroksyzmie, być bodajże. Chociaż mi się najbardziej przypomina ten poziom, co było w Supernaturalu, tu się odpierdalało. Oczywiście będę ich na razie kostką lał, bo to jest najszybsza broń i możemy sobie podziwiać nowe animacje przy niej. A jest ich trochę. Z tego co zauważyłem, to do samych mieczników mamy 3 nowe animacje śmierci. To jest naprawdę warte pochwały. Zaraz sobie weźmiemy zapis. Jedyne z czym mam problem na tym poziomie to jest ilość sekretów. Otóż jest ona na tym poziomie stanowczo za mała. Przynajmniej 6 by się przydało, a nie 4. No i poza tym wszystkie sekrety są niestety znane, nie? Większość z nich pochodzi... Większość z nich znam po prostu z różnych modów, nie? Więc nie musiałem za bardzo ich szukać. Weźmiemy Golda, bo z Goldem jest problem w modyfikacji. Znaczy w modyfikacji ja mam problem, bo się wyprztykałem z Golda, nie? Ammo, kasa, puszczaj. O, widzicie, pada na plecy. Pada na kolana. Jeszcze ktoś? O. No i pięknie. Przeciwnicy są rozszarpani. Szczerze mówiąc, wygodniej mi się używa po prostu kostki, bo kostka jest szybsza w zabijaniu, ale wróćmy sobie do omawiania poziomu. No, z Graveyardem zawsze miałem jeden olbrzymi problem. I nie jest nim bynajmniej rozgrywka, chociaż pamiętacie, w Supernaturalu były debilne pomysły, nie, z rozgrywką, ale ten poziom jest dobrze zaprojektowany, ma bardzo fajne lokacje cmentarne, ale co jest z nim nie tak, to widać na pierwszy rzut oka. Zobaczcie na to. Widzicie tę teksturę, tą ścianę? Przecież to jest okropne. Nie wiem, jaka to jest rozdzielczość, ale kurwa coś jest za mała, no bo przecież to kurwa na gołym okiem widać, że coś jest nie tak. To samo jest na ziemi. Przecież te wszystkie tekstury wyglądają gorzej niż na cmentarzu z oryginalnego Payna. Myślę, że jakby ktoś się wziął za reoteksturowanie tego poziomu,
to byłoby to znacznie, znacznie lepsze. No nawet zobaczcie po nagrobkach. Pamiętacie nagrobki z Pajna, z pierwszego cmentarza? To widzicie... No przecież tego się kurwa nie da rozczytać, co tu pisze nawet. Tu mamy oryginalny grobek właśnie z tego cmentarza. Nie, nawet nie z niego, to jest jakieś po angielsku coś napisane. Tam były polskie imiona, nazwiska, to pamiętam dobrze. Ale wiecie, o co mi chodzi, no zobaczcie na to. Widzicie? To widać, bo te tekstury, jak się lampki nie używa przy nich latarki, to one wyglądają, jakby było ciemno, jakby mrok był w nich. Bo są sztuczne cienie jakieś ponamalowywane na podłożu. Dobra, lecimy dalej. Się już Gurtang wykrzyczał. Ten sam nagrobek, co tam był. Oj, 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 będziemy mieli szybko przemianę chyba. Dobra, nie. Tutaj musimy się przemienić. Tylko zejdziemy sobie... A czekajcie, jedna dusza akurat mi jeszcze wystarczy. I od razu tam się przemienimy przy zabiciu jednego typa. Tylko trzeba, wiadomo, pozbierać golda. Strasznie to wygląda. Ten poziom jest... O, tu mamy nagrobek z oryginalnego Punkillera. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, bo poziom jest po prostu brzydki. Ktoś się starał jakieś dziwne cienie zrobić i zamaskować tym okropne tekstury, które są na tym poziomie. Naprawdę, dałoby się z tego więcej wyciągnąć. Wyłączmy tą latarkę. Pamiętajmy, jednego typa zabijamy tu. Ilu mamy? 14, bardzo dobrze. Ammo. Pięknie zbalansowani biskupi, których jest przede wszystkim mało i pojawiają się pod sam koniec fali, gdzie nie mieszają nam się z innymi przeciwnikami, nie leją mnie za darmo. Tu Gatsby powinien naprawdę, naprawdę brać przykład z tego miejsca, bo on to przeginął z tymi biskupami w ostatnich poziomach swojej modyfikacji. Oczywiście tutaj, jak się niektórzy z was domyślają, mamy sekret, jeden z czterech. Dobra, lecimy dalej. Zdecydowanie kostką się ten poziom najwygodniej przechodzi. Jest to broń szybka.
Bardzo, bardzo dynamiczna walka tu jest. O, dobra. Kurde, powinienem się rozglądać za goldem. No zobaczcie na te ściany, przecież to jest okropne. Okropne, szczególnie w dobrym oświetleniu widać, jak ten poziom jest ohydnie oteksturowany. Co to jest? Widzicie to? Tu powinno być jakieś okienko, widzicie, nawet jest kształt. To jakieś nagrobki. Tego nie ma, to jest po prostu jakieś ohydnym gównem oteksturowane. A wyobraźcie sobie, jakby ktoś tu użył tekstury na przykład z katedry. Albo chociażby nawet z tego cmentarza pierwszego. Ładne tekstury ścian. A nie jakieś brzydkie, obleśne. Też to wygląda... Taka tekstura to by się nadawała na przykład do jakiegoś bagniska, gdzie mamy budynek zarośnięty mchami, ale nie do takiego cmentarza otwartego. No przecież to wygląda jak jakaś wilgoć z mchem narośniętym. Ktoś w ogóle nie... I mamy też liście jesienne. No przecież to nie pasuje ani to, ani to. Patrzcie na ten dach. Co to kurwa jest? Dobra, chodźmy. Sekret numer 2. Tutaj coś też chyba... Nie, tu nic nie ma. Warto zaglądać. Dobra, wejście do tamtego sekretu chyba się otwiera, kiedy się przechodzi tamtędy, bo tam jest dalej ścieżka, druga alejka. Mówię chyba, bo ja zawróciłem po prostu, jak skończyłem grę do tego miejsca i było otwarte. Dobra, mamy zabić 5 typa. Do przemiany. Ilu już mamy? 29. Spokojnie, spokojnie sobie nabijemy wymagania do misji. Czekajcie, ammo. Mam chyba na maksa, tak. Tu jest tak. Święty przedmiot bez sekretu. Warto się tutaj porozglądać. Okej. Sprawdzimy teraz moją teorię. Dobra, moja teoria się nie sprawdziła, czyli musimy chyba skończyć poziom, bo ja tu żadnego mechanizmu, wiecie, nie znalazłem. Choć możliwe, że jest jakiś. Sprawdźmy. Nie, nie otwiera się. Zawrócimy sobie. Nie otwiera się, nie. Tu się jeszcze rozejrzymy. A może trzeba tu po prostu wejść, żeby się otworzyło?
Nie, bo tam nie ma, widzicie, żadnego obiektu do zniszczenia, nic. Tam jest tylko amunicja i te HP-ki. Więc dobra, polecimy sobie dalej i zrobimy tak, jak zrobiłem wcześniej, czyli ukończymy poziom i zawrócimy sobie. Musimy 10 typa załatwić. Już mamy misję na kartę zrobioną. No i mówię, jak z misją nie ma problemu, nie ma żadnych durnot wkurzających. Okej. Amunicja. Rozgrywka naprawdę jest bardzo dobrze zrobiona na tym poziomie, tylko no pozostaje ta jego stara wada, że one są po prostu bardzo brzydko teksturowane moim zdaniem. No jest okropny wręcz. Obleśne tekstury są dane tutaj. Patrzcie, mamy nawet odgrodzenia specjalne nam zrobił twórca. Nie mamy zwykłych takich, tych wielkich sztab kamiennych, pankillerowych, tylko mamy normalną bramę daną. Nawet to jest szczegół warty pochwały. Skoro już nie musimy się skupiać na misji na kartę, to możemy się zająć wyrzynaniem przeciwników i zbieraniem golda. Pięknie trafiłem. Animacja śmierci krzyżowca. Dobra. Zbieramy goldzisza. I zaraz pójdziemy sobie do miejsca, które było przeklęte w Supernaturalu, czyli miejsca, w którym była pojebana pułapka zabójcza zrobiona przez małpę po trepanacji czaszki, gdzie nas prąd tutaj kurwa ranił. Zakonnica się modli, mamy amunicję. Coś takiego. Chciałem zobaczyć, jak ta animacja wygląda. Albo zajmujemy się goldziszem. I idziemy do kolejnej alejki.
Będzie przemiana. No i pięknie załatwieni przeciwnicy, szybciutko. Mamy sejwik. Tu mamy sekret. Chyba raczej widać, bo mamy ładne światło podstawione. No. Dobra. Mamy porozkładaną amunicję. I będzie walka finałowa. Mamy tu sporo golda, więc warto się na tym skupić na razie. A przeciwnicy niech nam się grupują grzecznie. O ty kurwo. Plecy. Kurde, instynktownie na to główkę Chimery zmieniam, bo to jest dobra broń na takich przeciwników Chmare. Musimy się ruszać, nie ma stawania. Kurde, nagrobek. Zajebiście, no. Nagrobki mnie łapią, bo jestem tyłem sobie. Bany hapować. No i dobra, mamy misję na kartę zrobioną z całą starannością. Teraz sobie jeszcze tylko ogarniemy sekreciki. Tutaj mamy stary, dobrze znany sekret. Dobrze. No i zawracamy po ten sekret, który był zamknięty za tamtą bramą. I to będzie koniec tego poziomu. Tak jak już mówiłem, rozgrywka jest cycuś. Zajebista. Tylko przydałaby się moim zdaniem zmiana oteksturowania poziomu, naprawdę, żeby ktoś nad tym przysiadł i pozmieniał, nie? Bo na przykład w tym miejscu mamy bardzo ładną teksturę tej ściany, nie? Ale w niektórych innych miejscach mamy okropne tekstury, z jakąś zjebaną rozdzielczością. O tutaj, no co to jest? Gówno rozdeptane?
Ja już chyba w którymś odcinku gdzieś tam przy jakiejś modyfikacji zwracałem uwagę na te tekstury brzydkie. Mam takie déjà vu. Tadam, mamy wszystko. Zbroi jednej nie zebraliśmy, bo pewnie mieliśmy na sobie zbroję. No i to było na tyle z tego poziomu. Jak widzicie, rozgrywka przeleciała raz, dwa. Nawet nie zauważyłem kiedy. Po prostu się dobrze bawiłem, nie? Gdy jest dobra zabawa, to czas po prostu szybko leci. A nie ma mordęgi długiej, nie? A powiem wam, że się nie spodziewałem, nie? Bo Hellbounda, jak zaczynałem grać, wielu ludzi mi mówiło, że jest taki zajebisty, jest taki super, nie? I potem, jak kończyłem Hellbounda i się dowiedziałem o Real Overdose'ie, to miałem takie już, taką już nieufność, wiecie? Bo myślę sobie, kurwa, tam też mi ludzie krzyczeli, że zajebisty jest, że są nowe poziomy, że rozgrywka zajebista. No to tutaj, no byłem po prostu nieufny. Myślałem, że może znowu mi ktoś chce wpuścić maliny, albo wypowiada się osoba, która w ogóle w modyfikację nie grała. I muszę wam powiedzieć, że się bardzo cieszę, że się myliłem. Dobra, karta odblokowana. Bonus czasowy. Powiedziałbym, że tak 50-50 przydatna karta. No i mamy Ragnarok. Ragnarok, który chyba był jedną z niewielu map, która mi się w oryginalnym Overdose się podobała. Nie podobały mi się w nim sekrety nigdy, ale podobała mi się mapa, bo jest to mapa nawiązująca do naszego świata. Mamy tu wikingów, co prawda, no nawet nazwa nawiązuje do końca świata, zwierzeń wikingów, ale mapa nawiązuje do naszego świata. Nie jest to jakaś wymyślona mapa, za którymi nie przepadam, jak wam już mówiłem. Zobaczmy, jaką tu mamy kartę, znajdź wszystkie sekrety. Myślę, że nie będzie problemu po raz kolejny. W normalnej modyfikacji, takiej jak Hellbound, znaczy Hellbound to nie jest normalna modyfikacja, jest spierdolona modyfikacja, ale normalnie bym się bał, wiecie, czy twórca nie wepchnie jakiegoś sekretu na szczyt górki jakiejś i nie zmusi mnie do, wiecie, napierdalania spacji przez 15 minut, żebym się dostał do jednego świętego przedmiotu, a potem żebym zeskoczył i zebrał damage, bo takie zagrywki często są, często, no, wiecie, o co chodzi, wiecie, jakie modyfikacje zapadają w pamięć. W Reloadzie takich gówien nie było, w Rise of Evil takich gówien nie było, Fear Factor może były pojedyncze sekrety negatywne, ale na przykład w Supernaturalu Hellboundzie, które zapadły mi mocno w pamięć, były non-stop naciskane te same, kurwa, że tak powiem, klawisze, te same durnoty były wciskane, jeżeli chodzi o sekrety. Ja już po prostu się odruchowo boję tych misji, że jest jakieś kilka sekretów po prostu spierdolonych, na siłę wciśniętych. Ale mi się wydaje, że tutaj nie będziemy mieli z tym czymś takim do czynienia, zwłaszcza patrząc na to, że jak do tej pory wszystkie poziomy są bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnymi zaskoczeniami. Naprawdę widać wkład, duży wkład pracy włożonej w balans nad przecież spierdolonymi, niezbalansowanymi poziomami z Overdose'a, prawda? Gdyby taki Overdose był w momencie, kiedy ja go nabywałem w 2007 roku, to zupełnie inaczej bym się dzisiaj o nim wypowiadał. Nie byłoby takiej żółci i mojej wrodzonej niechęci do tej części Punkillera, prawda? No i dobra, z tego odcinka to myślę, żeby było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, że wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba, do usłyszenia, no i cześć.